Witamy Panie, witamy Panów Młodych. Okay, I'll tell you, something about the exam. Coś na temat egzaminu chcę powiedzieć. You will have, I'm not going to tell you the exact questions. Ja wam nie podam teraz brzmienia pytań. But I'll tell you the area. Ale zagadnienia, którego one dotyczą. And I have given the questions now to Dr. Anatoly. Już Dr. Anatoly otrzymał tę listę pytań. The first area. Pierwsze zagadnienie. The question of sources of authority that we discussed yesterday. To, co wczoraj powtarzaliśmy i mówili, sprawa autorytetów. Sources of authority. Źródeł autorytetów. For different denominations. W różnych kręgach religijnych. Then the second area is more general. Drugie zagadnienie jest bardziej ogólne. It deals with the relevance of Ellen White's writings for the 21st century. Zastosowanie Ellen White w 21. stuleciu. But this is extremely broad question. To jest bardzo szerokie zagadnienie. We have talked for several days now on only this issue. W zasadzie do tej pory cały czas o tym mówiliśmy. But you have to limit yourself. Ale wy musicie się w jakiś sposób skoncentrować na tym. And each question has to have a good structure. I każde question or answer. Structure. Yes. Odpowiedź. Thank you. Sorry. The answer, okay. Tak, a więc odpowiedź musi mieć własną strukturę. It means you should state the problem. What is the problem that you are dealing with? Najpierw trzeba postawić problem, z jakim mamy do czynienia. And then say a little bit about methodology. How are you planning to attack this problem? Następnie troszeczkę na temat metodologii, w jaki sposób i dlaczego chcecie tak podejść do problemu. And say a few words of how you will proceed. I to, jakim sposobem tego będziecie dokonywali. So, clarity, logic, structure. Przejrzystość, logika, struktura. Yes. So the first one will deal with just one aspect of the relevance. This is the aspect of the sources of authority. A więc pierwsze pytanie związane jest z tym źródłem autorytetu. While the second one will be broad question, but then you have to limit yourself to maybe what you consider to be the most important contribution of Ellen White. Drugie zagadnienie jest obszerne, ale każdy powinien się skupić na wąskim jakimś zagadnieniu i przekazać to tak, jak. The third area will deal with hermeneutics. Trzecie zagadnienie to zagadnienia hermeneutyczne. We haven't done hermeneutics yet. Jeszcześmy tego nie dotknęli. I hope today we will do this afternoon or this morning. Sądzę, że dzisiaj w przed i po południu będziemy mogli to zrobić. Okay, and you will hear what it is all about. I dowiecie się, o co w tym chodzi. The fourth area. Czwarte zagadnienie. We'll deal with the issue of Christian perfection. Chrześcijańska doskonałość. And we have done this. Tośmy omówili. In detail, I think. Chyba szczegółowo. So, how you will organize yourself and how you will solve this problem? A więc znowu trzeba się zorganizować i określić, jaki to problem i jak do niego będę podchodził. And then the fifth one will deal with the latest controversy, huge controversy in Seventh Adventist theology. I piąte zagadnienie to kontrowersje w teologii adwentystycznej. And we will do this tomorrow morning. Jutro rano o tym będziemy mówili. Hebrews 6, 19 and 20. Szósty rozdział listu do Hebrajczyków, 19 i 20. This is the Desmond Forge controversy. To jest ten
to zagadnienie Desmonda Forda. Because of this passage, Hebrews 6, 19 and 20. Dlatego, że z uwagi na ten tekst Hebrajczyków 6, 19, 20. More than 160 ministers left the church. 160 kaznodziejów opuściło kościół. And thousands of church members. I tysiące wyznawców podążyło za. So I hope we will be able to do this tomorrow morning. Sądzę, że jutro rano będziemy mogli tym się zająć. Tomorrow afternoon you will have the exam. Po południu o drugiej będzie egzamin. Out of these five areas. Z tych pięciu zagadnień. You have to answer three questions. Musicie ustosunkować się do trzech zagadnień. You choose. I to wy wybieracie do których. But I know that you will know how to answer these questions. Ale spodziewam się, że będziecie znali odpowiedź, jak odpowiedzieć. But keep in mind that it is not anymore BA level or secondary school level. A więc pamiętajcie, to nie jest szkoła drugiego stopnia. You will be judged on the quality of your work. Będziecie oceniani z rodzaju tego wypracowania. It's not a question just to answer. To nie jest tylko pytanie i odpowiedź. It is the question of the quality of your answer. To jest zagadnienie zakwalifikowania twojej odpowiedzi, rodzaju twojej odpowiedzi. Yes. Pisać będziemy na papierze, czy można pisać też w komputerze? I think they will do, I don't know how you do here, but you should be given paper. Prawdopodobnie otrzymacie papier, na którym... It would be good to write in capital letters, if you can. Byłoby dobrze, gdybyście wersalikami pisali. Every second line. Co druga linia. Are you with me? Nie zagęszczamy every second tekstu. Line. Tylko opuszczamy, on only one side of the sheet, not on both. I tylko na jednej stronie kartki, nie na dwóch. Are you with me? Rozumiemy? Come on. There, I know that there's this college rule of, you know, but yes. We don't have it here. Czego? I don't believe that Poland does not have paper. But I mean, we have like these little notebooks that have lines, A4, but not A4, like, A4. Not like ale jeżeli A4 nawet, no to spację zostawiać. I'll talk to Anatoly, I'll see. Yes. Ja z Anatolim będę o tym rozmawiał. Okay. No computers. No computers. Only Bible. Only Bible. Tylko Biblię. No. No, this gentleman will be chairing your exam. Ja będę wam podpowiadał. So he will have to provide the papers. Okay. A lot of paper. Okay. Yes. I am pretty sure that Poland has to have a lot of good paper. Lots of fruit. Yeah. But we are dry sweats. Writing on the paper is not ecological. They use ecological paper. Yes. To jest paper. Jest targ dzisiaj, można kupić. Good. So every second line, please, every second line. A więc ze spacjami, tak jak czy będą linie, czy nie opuszczać ten. Because this exam, dlatego, że ten although egzamin, it will be marked by somebody from here, it will be checked from me finally, and it will be checked by Andrews University. Dlatego, że ten egzamin będzie niezależnie sprawdzany tutaj w Polsce, ja go będę sprawdzał i ktoś z Andrews. It has to be an official exam. To musi być oficjalny egzamin. So A4 paper. A więc A4 format papieru. Writing every second line. I co druga linia, czyli ze spacjami. Not on both sides. I tylko po jednej stronie. Put your page numbers clearly. Proszę ponumerować te stronice. And put your names clearly on at the beginning. I na początku wpisać swoje dane, swoje nazwisko. Okay.
have the five, can you just say the five questions again, just to, so I'm sure. Jeszcze raz. Możemy usłyszeć te zagadnienia. I have the area. You have to read the questions carefully. I gdy otrzymacie arkusz z pytaniami, to najpierw je dobrze przeczytajcie. So the first area deals with the issue of sources of authority. A więc pierwsze zagadnienie to źródła autorytetu. Especially for Roman Catholics and Seventh-day Adventists. Szczególnie w ujęciu katolicyzmu i adwentyzmu. And you know, in the Western education, w zachodnich kręgach kształcenia, there are three rules of Medes and Persians. Istnieją takie trzy prawidła. Rules of Medes and Persians. Trzy prawa medoperskie. The first rule is. Pierwsze. Describe. Określaj, opisuj. And everybody is doing this. I wszyscy to robią. If you remain on the level of description. Ale jeżeli pozostaniesz w tej dziedzinie tylko opisu. It is maybe pass or maybe not even pass. To być może to będzie zaliczone, a może w ogóle nie będzie zaliczone. The second rule of Medes and Persians. Drugie prawo medoperskie. Analyze. Analiza. What does it mean to analyze? Write with capital letters, please. Co to znaczy? Piszcie wersalikami. It comes from Aristotle. Arystoteles to doradzał. To analyze, it means to compare and contrast. Kontrastuj, porównuj. Four key words. What does it mean to analyze? Compare and contrast. Porównuj i kontrastuj. Przeciwstawiaj. Look for similarities and for differences. Szukaj podobieństw i różnic. If any teacher in the Western world does not see this in your exam, każdy nauczyciel w świecie zachodnim, gdy nie zobaczy tej charakterystyki w twoim egzaminie. If you do not know how to compare and contrast different views. Gdy nie wiesz, jak porównywać różne spojrzenia i jak je kontrastować, przeciwstawiać sobie. Look for similarities and for differences. Wobec tego szukaj podobieństw i różnic. You cannot pass the exam. Jeżeli tego nie zrobisz, egzamin jest oblany. This is the second rule of Medes and Persians. To jest drugie prawo medoperskie. Describe, analyze. Opisuj i analizuj. And then there is the third, the most important rule. Jest jeszcze trzecie, najważniejsze prawo. It is your baby. It is your baby. The to jest twoje dziecko. It is your contribution to the theological world. To jest twój wkład w teologię tego świata. It is called evaluation or critical assessment. To jest ewaluacja, ocena i krytyczne spojrzenie. In US, United States, they use the word evaluation. W Ameryce określa się to zachowanie oceną. In Britain, they use the word critical assessment. Krytyczne spojrzenie. To Brytyjczycy ukuli tak. What does it mean to critically assess? Co to znaczy oceniać krytycznie? It means to look for weak points and strong points. Szukanie słabych i mocnych punktów. You look for consistencies and inconsistencies. Coś, co jest konsekwentne i gdzie brak konsekwencji. Weak points, strong points. Szukaj tych słabych i mocnych punktów. Consistencies, inconsistencies. Po prostu tę spójność i brak tej spójności. If when you write paper on the postgraduate level. I jeżeli piszesz egzamin na tym stopniu już wyższym. And there is no section on these weak points and strong points. I nie ma tego wyraźnego określenia, co jest słabe i co jest silne. Consistencies and inconsistencies. A więc to konsekwencja i brak konsekwencji. You cannot make it.
to też przekreślić. You are going to fail. In Britain you are going to fail. W Anglii odrzucony będzie taki egzamin. So sometimes students are reluctant to look consistencies and inconsistencies in St. Augustine, for example. He's the greatest theologian of all time. Niektórzy tu sięgają do Augustyna jako największego teologa czasów i na nim polegają. But they have to learn to do this. Ale trzeba się tego nauczyć. Or Karl Barth, the greatest theologian since Luther, probably. Od czasów Lutra, największy chyba z teologów. And if you deal with, for example, with the question of Barth's concept of scripture. Albo koncepcja biblijna Bartha. Or Barth's concept of apokatastasis, universal salvation. Albo spojrzenie Bartha na pojęcie powszechnego zbawienia. He believed that ultimately everybody will be saved. Każdy będzie zbawiony, zakładał. So if you deal with this issue in Barth, a więc gdy zajmiecie się Barthem, you have to deal with weak points, strong points of his position. To musicie ocenić krytycznie jego pozycje, słabe punkty tego założenia i mocne. Consistencies and inconsistencies. Właśnie te konsekwentne i którym brak konsekwencji twierdzenia. You cannot assess him on your own assumptions and presuppositions. Nie możesz tutaj przyjąć go czy odrzucić, dlatego że ty tak to rozumiesz. But you have to go into his own logic. Ty musisz wgryźć się w jego logikę rozumowania i na tej podstawie zrobić ocenę. And try to find weak or strong points. I znaleźć słabe albo silne punkty, które przekonują. So I would advise you to organize, think throughout the night. You have two nights to think. A więc macie jeszcze dwie noce. One night. A więc mniej problemów, skoro jedna. To look how you will organize your answer. Macie na tą noc, aby przemyśleć, jak zorganizować swoje odpowiedzi. But you have to have these three sections. Ale te trzy działy muszą się pojawić. If you only describe, jeżeli tylko dokonasz opisu, maybe it will be passed. Być może przejdzie. But if you want better grade, ale jeżeli chcesz lepszy stopień, have to go to analysis and to musisz wejść w analizę. Try at least. Przynajmniej podejmij próbę. So to come back to your question. So the first area is the area of the sources of authority. A więc pierwsze zagadnienie to źródła autorytetu. The second is much broader. Drugie zagadnienie, powtarzam, jest o wiele obszerniejsze. You have to limit yourself. It deals with the relevance of Ellen White's writings for the 21st century. Chodzi o to, jakie znaczenie dla albo w XXI wieku ma to, co napisała Ellen White. But you have to limit yourself to certain points. Musisz się ograniczyć do pewnych tylko rzeczy, nie możesz ogólnie tego ująć. Then issue of hermeneutics. Zagadnienie hermeneutyki. And we will do this today. I dzisiaj od tego zaczynamy. And then the issue of Christian perfection, the void. Chrześcijańska doskonałość, perfekcja, to trzecie zagadnienie. We spoke extensively about this here. Na ten temat już mówiliśmy obszernie. And then the issue of sanctuary, Jesus entering behind the veil, in Hebrews 6:19. A więc kwestia świątyni, Chrystus poza zasłoną. To jest Hebrajczyków 6. No questions. Nie ma pytań.